Sing, sing. Miał koleżków, trzech. Takich spotkać na ulicy to jest pech. Hip-hop nie jest od czegoś, żeby się na tym znać. Hip-hopem się powinno cieszyć i radować, a wiesz co, odznania się to jest biologia albo matematyka. Jak byłem dzieckiem, to chciałem być milionerem, ale mi się wydawało, że jest po prostu taki zawód. Jak słyszę ich muzykę, to prawie jakbym widział jakieś ciufcie, która zasuwa e, po torach e, i e, oni w tej e, ciówci e, nadzorują jej e, ruchem, jej zasuwaniem. E, no nie, no coś cudownego. To, to prawda, dobra. się. To <grym> prawda. Ludzie e, są aroganccy i myślą, że zrobią wszystko sami i nie potrzebują winiego. To jest głupota czysta. <grym> Kolejne spotkanie w znowu zacnym bardzo gronie. Dzisiaj ze mną postać, która również w polskim hip-hopie odznaczyła się, no wydaje mi się, że sporym piętnem, ale o to zapytam swojego dzisiejszego gościa. Drugi już w historii serii 50 lat hip-hopu w tubie Szczecinianin na naszym kanale, czyli Winicjusz Bartków-Wini. Cześć, dzień dobry. Cześć, kłaniam się. Cześć. Ja mam, w ogóle przygotowałem sobie taki opis twojej postaci, bo Nie. bardzo mi się spodobał z jednej ze stron poświęconych tobie i pozwolisz, że go przytoczę. Tak. Wysublimowany smakosz wyszukanych potraw, energiczny biznesmen, polityczny radykał i pieniacz, największy fan, a zarazem wróg wszelkich używek, człowiek o rubasznym i inteligentnym poczuciu humoru, leń i pracocholik w jednym, piewca miłości, który kocha nienawidzić, sportowiec o sporej nadwadze, baczny obserwator rzeczywistości, dowcipniś i gawędziarz, wieczny skater, jowialny choleryk Zatwardziały antykomunista i niepoprawny erotoman, a przede wszystkim największy fan i znawca hip-hopu. Wszystko jest aktualne do dziś? No w miarę. Może na końcu z tym znawcą hip-hopu już, że tak powiem, jestem na tym poziomie, gdzie bycie znawcą hip-hopu nie ma dla mnie żadnego znaczenia. No, dlaczego tak? No, dlatego, że hip-hop nie jest od czegoś, żeby się na tym znać. Hip-hopem się powinno cieszyć i radować, a wiesz co, odznania się to jest biologia albo matematyka. Mm -hmm. a zna się na hip-hopie. Nudy. <ścoughs> no tak, to, to, to prawda. To jest zresztą bolączka trochę dziennikarzy, nie? że jak sprzedać wiedzę w dzisiejszych czasach. No, wiesz, można bo... książkę napisać. No, tak. e, ale no, choćby o to no, znawca. No, słuchaj, jest cała masa teraz... E, artystów, których ja nie znam, jest, wiesz co, znalazłbyś wiele, że tak powiem, złapałbyś mnie na wielu nieznajomościach, wielu tematów, płyt i tak dalej i jakby nie czuję żadnego, żadnej potrzeby, żebym ja miałbym jakoś specjalnie emanować tym, że ja się nie wiadomo czym znam nami, to, wiesz, jakieś były akurat, dlaczego podejmuję ten temat, bo... Ja się urodziłem w takich czasach, gdzie faktycznie wszystkiego było potwornie mało i jak się pojawiał hip-hop. To na przykład ludzie się listowali, że widzieli jakiś teledysk, albo na przykład ludzie potrafili się strasznie budować poprzez to, że mają jakąś płytę. Dzisiaj też się ludzie budują przez muzykę, ale już może nie przez mienie płyty, bo umówmy się, że każdy ma jakiś tam serwis streamingowy na swoim telefonie i raczej to nie są duże koszta, żeby mieć dostęp do potwornej ilości muzyki w związku z tym jakby chodzenie i szpanowanie, że masz jakąś płytę jest trochę bez sensu i dobrze, bo cóż to za powód do budowania się, że ty wiesz co, no, masz płytę. No. Ale zobacz, czy, czy, czy no tak, ale czy ten czy ta właśnie dawna powiedzmy ekskluzywność muzyki, czyli musiałeś zdobyć jakąś płytę, szczególnie która była zagraniczna na przykład w dawnych no. czasach, prawda? Co wiązało się z różnymi trudnościami, trzeba było gdzieś wyjechać albo dorwać to od jakiegoś gościa, który akurat miał do nich dostęp. Czyli ta ekskluzywność wiązała się z tym, że jednak tworzyła trochę więcej ludzi prawdziwie zajawionych, co nie? Różnymi tematami, bo czy to chodziło o komiksy, czy chodziło o, o płyty zagranicznych artystów, to jednak to spłycenie i jakby większy dostęp do muzyki na takiej codziennej bazie właśnie w postaci chociażby serwisów streamingowych trochę spłyca zajawkę. Nie masz takiego poczucia? I taki nie, bo na przykład w tamtym wtedy przypadku też znalazłbyś bardzo wielu snobów, którzy de facto gówno wiedzieli o tej muzyce i bardziej to się liczyło to, że oni są jacyś ekskluzywni wyjątkowi, bo oni coś tam mają, bo oni coś tam słuchają, a tak naprawdę jakby się okazało, co oni usłyszeli w tej muzyce, to by się okazało, że nie aż tak dużo. Tak samo to jest trochę podobny case, jak z ludźmi, oczywiście nie wszystkimi, ale gdzieś obserwowałem taką na przykład Cechę przy audiofilach, gdzie nagle sprzęt staje się tak cholernie ważny, że chłop nie jest w stanie mu jednej piosenki wysłuchać, bo on będzie cały czas zmieniał płyty i szukał, czy werbel kurna gra idealnie, czy, czy nie. I, I po prostu robi się z tego jakiś, chyba idzie to nie w tym kierunku, co powinno. Natomiast dzisiaj, wiesz, ja mówię nawet o czasach. Dwojakich I gdzieś w przełomie systemu, no to myśmy całą masę rzeczy nie mieli, ponieważ no, byliśmy rządzeni i okupowani przez bandycki kraj, Związek Radziecki i rządzeni przez zdrajców, czyli ludzi, którzy z nimi trzymali. Ci ludzie bardzo mocno pilnowali tego, żebyśmy my nie mieli dostępu do kultury, ponieważ ta kultura otwierała umysł i okazywało się, że gdzie indziej ludzie mają nieporównywalnie większe możliwości Radość, możliwość również nabywania rzeczy, ale jak również eksponowania samego siebie. Więc to było wyjątkowe i niepożądane przez tamten system, bo tamten system jakby chciał wychowywać jak najbardziej niewolników, a nie ludzi jakichś otwartych, światłych. No nie? Więc to był jeden powód, ale potem jak to się rozwaliło, to dalej jeszcze nie było takiego internetu w takim zasięgu, jak jest dzisiaj się pojawiał, budował dopiero i nabycie jakiejś tam płyty powiedzmy z zachodu, ja pamiętam na przykład do Berlina myśmy jeździli, był taki sklep WOM, World of Music, no to kupno tam płyty bądź dwóch, to było no święto, czy jest lepiej, wiesz co, dalej mamy wybór i po prostu kwestia jest, czy chcemy danemu Dziełu poświęcić odpowiednią uwagę, czy nie. Mhm. Ogólnie jest ten problem, że muzyki, e, książek, filmów, wszystkiego, ja bym powiedział, każdego przejawu showbiznesu, aktualnie na świecie jest za dużo. Ale ludzi też jest za dużo. Już się mówi, że właściwie to, co mamy, to już jest za dużo. No już e, jest z tym problem. No to, to już są sprawy, wiesz, e, e, związane z jakąś, nie wiem, makro Makroekonomią, makropolityką, rzeczy, na których de facto się nie znam. Mogę je obserwować powierzchownie, jak powierzchowny człowiek. No, ciężko dzisiaj skonsumować w ogóle to wszystko, więc może ta konsumpcja, zamykając już tę przydługą wypowiedź, faktycznie jest, zaczyna się robić powierzchowna, ale na końcu to nasz wybór, że jeżeli znajdziemy tego fajnego artystę, no to może jednak warto zawiesić się nad tą płytą, posłuchać sobie, zobaczyć smaczki, jakie tam zostały nie, nie, zrobione. No wyobraźcie sobie, że w takiej muzyce każdy ten jeden dźwięk, każda ta jedna nutka, która się tam pojawiła, w jakiś mniej czy bardziej świadomy sposób <śmach> została. Yy... Wymyślona, została zaplanowana i zrealizowana. tak? Także artyści czasami w to wkładają naprawdę nieprawdopodobną uwagę, zainteresowanie i pracę. To jest bardzo fajny apel w ogóle. Ja bym też podpisał się obiema rękami pod tym, co powiedziałeś, właśnie, żeby ludzie rzeczywiście tak robili. To znaczy słuchali płyt, bo to jest tendencja, która wydaje mi się zanika. Ja ją nazywam tę te tendencję TikTokizacją rzeczywistości. To nie jest mój wymysł. Oczywiście na pewno taka, taki termin, już istnieje i taka terminologia jest używana pewnie w socjologii, natomiast chodzi o to, że jesteśmy przyzwyczajeni do bombardowania nas różnymi bodźcami cały czas i w związku z tym przystosowaliśmy się do konsumpcji treści, która jest po prostu krótka, szybka i błyskawiczna, co nie? Czyli mamy te TikToki, które mają po minucie maksymalnie i tak też dzisiaj zresztą coraz młodsi odbiorcy konsumują muzykę, co nie? Czyli czy ta tendencja jakby, wiesz, doprowadzi nas do momentu, w którym my będziemy wydawać jako twórcy, jak jako wydawcy muzyki, kawałki, które mają minutę długości, tylko po to, żeby one były właśnie w ten sposób konsumowane. Myślisz, że to do tego zmierza? Nie, ja myślę, że to zmierza do różnych rzeczy. Oczywiście jest coś takiego jak mainstream, czyli główna fala. Mhm. I są wszystkie rzeczy poboczne, które przy dzisiaj tej potwornej ilości ludzi dalej, te, że tak powiem, wątki poboczne potrafią być czymś znacznie większym niż kiedyś. Mainstream był. No. Chciałbym tak. zauważyć. Więc są artyści, którzy bardzo. Mocno traktują swoją muzykę jako produkt, i faktycznie już mają wiesz taki, jest lato, trzeba pierdolnąć letniaczek, czyli już trzeba się zabrać za niego w zimie, jak zaprojektowanie powiedzmy kolekcji letniej, tak? Odkurzamy folder z, z Afrobitami. No na przykład. Czy <trupy> jest teraz tam jakieś nowe Jersey, nie Jersey, czy jakiś inny tak. ten trend, więc ja już muszę mieć taką kurwa piosenkę. De facto, chyba trochę na przykład takim artystą jest Drake, tak mi się wydaje, chociaż ja już tak dobrze go nie śledzę, ale wydaje mi się, że to jest gościu, który jakby nadąża za trendami, w związku z tym... Y Okazuje się, że się to sprawdza, tak? No, mm -hmm. Jest mm -hmm. najpopularniejszym artystą. E, natomiast y, słuchaj, jest sama masa artystów, którzy po prostu będą mieli to w dupie i będą się mieli świetnie no, tak, jak jest to pokazane na filmie z Queen, gdzie oni chcieli wypuścić Bohemian Rhapsody, i, i tam ktoś im. Bo słuchanie, w miarę krótkich piosenek, to nie jest też wymysł tylko i wyłącznie dzisiejszych czasów. Dzisiaj oczywiście jeszcze to trochę zostało podrasowane, ale to już dawno temu wiedziano, że ta. Przepraszam, uwaga, teraz powiem brzydko, pospólstwa, ale to, to trochę tak jest, jest krótka, więc e, też robiło się w miarę krótkie piosenki, e, a tu nagle ktoś z takim koniem wychodził i nagle się okazuje, że ten koń też ma prawo egzystować, bo jednak jest cała masa ludzi, którzy chcą, żeby ich wprowadzić w nastrój i przeprowadzić przez jakiś e, cały. E, Wiesz, zmiany nastrojów, tak? Czyli bo w takiej piosence, która ma 10 minut rzeczy się dzieją różne, więc to jest trochę jak z muzyką, na przykład filmową indyjską. Tam masz głównych motywów na piosenkę, która trwa 10 minut, to masz 5 na przykład. De facto to by mogło być 5 różnych piosenek, a ci proponują pewną taką podróż emocjonalną, wprowadzają cię w różne stany i o to chodziło wykonawcy i fajnie. To przeżyć, no ale ta konsumpcja oczywiście może być różna. Myślę, że będzie różnie i zawsze znajdą się na końcu też tacy artyści, którzy mają to wszystko gdzieś i, i takim wyjdzie. Tak jak pokazał to ostatnio Andre 3000, czyli legendarny, jedny, legendarna jedna druga outcastu, który wypuścił album w całości, pierwszy solowy album de facto, wszyscy się spodziewali, że to będzie solowy album rapowy, no a okazało się, że wypuścił ambientowy e, e, album, gdzie ma kilkunastominutowe traki zagrane na. Na flecie, no, Słuchaj, tak. mi się wydaje, że każdy kto jako tako śledził gdzieś tego artystę, nie spodziewał się żadnego rapowego albumu. No tak, 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 tak. Chciałbym zauważyć, że Kill and Peel, tacy komicy amerykańscy, mają dokładnie o tym taki swój żart, który jest już nie pamiętam, czy on ma dwa lata, czy ile ma, o tym jak przychodzi ten. Przepraszam, jak się nazywał kolega Andre? O, mamo, to... no właśnie mamy e... problem. Jak jedna druga outcastu przychodzi do tej do kawiarni i po nim wchodzi właśnie André i całe ich spotkanie i właściwie de facto to tam jest przewidziany niemalże ten album, który wyjdzie teraz. Polecam obejrzeć sobie ten ten to się pisze K E, -E L i P -E, e L. Nie wiem, który się kee e Kili, albo Kili. Dobra, znajdziecie to sobie Kill and Peel, chyba to się mówi. Big Boy się nazywa ten drugi egzemplarz. Big Co? Boy. No <laughs> tak. właśnie. E także. Y co, no, w, w, warto to sobie obejrzeć, więc chyba on nikogo nie zaskoczył, bo każdy, kto go tam w miarę e, czai, no to po prostu wie, że jest to kawał świra i trochę dziwaka e, w takim chyba pozytywnym znaczeniu, nie jakimś... No, artystycznym takim, nie? Przede wszystkim. Tak, też, no, y ale no, no, wiesz co, ubierze się w coś śmiesznego, chodzi gra na flecie, wszyscy wiedzą, że e, każdy by chciał, żeby on rapował, a on tego wam, kurwa, teraz nie da, bo on gra na flecie. No, typowe y zachowanie dziwaka tak, no. daje jakieś zwrotki, co prawda co jakiś czas na fity i to są doskonałe absolutnie rzeczy, więc warto też sprawdzać te. No ale na solowy album chyba nie ma co jednak. No to jest, ty... ostatnio sobie odświeżyłem akurat Outcast, kolega hmm. tak mówi, jechaliśmy z samochodem, mówi, a pójść Outcast, no i to był bardzo dobry pomysł. Dobrze się zestarzało, co? Eee, wiesz co, ja uważam, że się w ogóle nie zastarzało. Oh no. e, ja w ogóle nie lubię tej takiej narracji, ale to jest narracja akurat ludzi młodych i jakby e, zrozumiała, no bo od tego jest młodość, żeby całej masy rzeczy nie wiedzieć, ignorować i mieć to w dupie, e, ale ta taka gadka, teraz się robi coś, e, new school, old school są rzeczy ponadczasowe i w ogóle takie rzeczy najtrudniej e, zrobić. W ogóle no. Muzykę też się mocno ocenia po jakimś czasie. Właśnie patrzymy, nagle minęło 10-20 lat i czy to jest fajna muzyka, czy to był jakaś pieśń e, chwili. Ja uważam, że pieśń chwili też ma sens i też ma swoje zastosowanie. E, jakiś komentarz akurat wydarzeń, czemu nie? Natomiast, to no, taki outcast. To jest po prostu zajebista muzyka. No. Sposób, techniki rapowania, no właściwie niewiele więcej da się zrobić w tej technice. No, to, jak oni tam przyspieszają, zwalniają i podkręcają te słowa, no to nie wiem, jak można to robić lepiej jeszcze. No i super chwytliwe refreny, a do tego... Muzyka taka idąca strasznie do przodu, ona tak jakby pędzi cały czas. Tak, jak muzyka, jak, jak słyszę ich muzykę, to prawie jakbym widział jakieś ciufcie, która zasuwa po torach i oni w tej ciufci nadzorują jej ruchem, jej zasuwaniem. No nie, no coś cudownego. To prawda, to <gry> zważyłem się. To prawda słuchajmy, aż sobie odpalę chyba jakiś album, jakąś Stankonie na przykład, jak wyjdziemy z tego studia. No, super rzeczy, naprawdę. Jak ktoś nie zna tego zespołu na przykład chociażby z powodu swojego wieku, to, to jest taka rzecz, którą absolutnie warto sobie sprawdzić. Must listen, tak zwany. Polecamy zdecydowanie. Ja powiedziałem na samym początku, że jesteś drugim już szczecinianinem, który się pojawił w tym formacie, Aha. bo pierwszym był Łona. Okay. Czy ty miałeś jakieś artystyczne w ogóle gdzieś tam przecinki z no, z racji tego, że chociażby jesteście z tego samego miasta i e, jednak Myśl... robicie podobne rzeczy, czyli zajmujecie się hip hopem? Tak. Ja bym powiedział, że my robimy absolutnie rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Okay, tak. E, jakby no, to jest coś na poziomie takim, że gdzieś tam ten e, język komunikacji, czyli rapowanie, a nie, e, a nie powiedzmy śpiewanie. Natomiast jednak umówmy się, że. E, on był zupełnie w innej kategorii hip-hopu, ja w innej. On na przykład muzycznie odniósł wiele sukcesów, ja nie, więc jakby w ogóle te porównania, ja widzę... Y Potworną ilość jakby różnic, a spójnych rzeczy no to mamy dwie nogi, dwie ręce, to chyba tyle. No i z tego samego miasta jesteś wolę tak. o to zapytać. Czy myśmy. Aha. Wiesz co, czekaj, ja nie pamiętam. Chyba na samym początku kiedyś była jakaś taka kawał, był taki kawałek ludzi ze Szczecina, to mi się. Wydaje, że Łona też tam był, bo dlaczego tak mówię, nie chodzi mi o to tutaj, żeby jakąś e, arogancję czegoś tutaj pomieć. tylko wtedy oni się nazywali wiele, Cete, wiele Cete, jako tak. był mhm. taki zespół. I ja zakładam, że on w tym wiele Cete t, t, tak, też tam tak, rapował. Tak, tak. No więc prawdopodobnie był na tym kawałku, więc. Prawdopodobnie się przecięliśmy. Natomiast to było tak dawno, a ten kawałek z mojego punktu widzenia był tak nieważny, że mo można by było też z sercem na ręku powiedzieć, że nie przecięliśmy się nigdy i, i tyle. No Pewnie, to, to, to chciałbym jeszcze dalej w takim razie przejść. I skoro gadamy o historii hip-hopu, a ja chciałbym przede wszystkim wyłuskać z ciebie twoje y własne relacje, właśnie z tym gatunkiem, to czy też jakieś pierwsze. Stycz pierwszą styczność z tym gatunkiem. Kiedy pierwszy raz usłyszałeś hip-hop albo usłyszałeś o hip-hopie, e, i kiedy pierwszy raz stwierdziłeś, że to jest coś, e, czym będziesz się zajmował do dzisiaj, tak naprawdę? O, to są akurat dwa zupełnie inne momenty. E, natomiast pierwszy raz e, już wiele razy opowiadałem, ale z przyjemnością też opowiem tutaj słuchaczom, widzom. E, ja się spotkałem z hip-hopem. E, Dokładnie wiem, w którym momencie. Miałem kolegę, który mieszkał koło mojej babci. To był taki bliźniak. On mieszkał w drugiej połowie tego bliźniaka. I ten kolega wyjechał do Niemiec na 5 lat w czasie komunizmu. Więc jakby to było, on pojechał do raju, pojechał do nieba. A oczywiście tam nie wszystko było lekko, ale mówię to w pewnym cudzysłowie, ale chodzi o to, że ta różnica między naszym światem a tamtym, no to było tak jakby wybrał się na inną planetę, może okay. tak. I no i po pięciu latach przyleciał z tej innej planety i opowiedział mi, że tam są takie i takie rzeczy. No i jedną rzecz, którą powiedział, to że jest w ogóle, bo on mówił o subkulturach, czyli o ludziach, którzy są w jego szkole i co tam dzieciaki mają za zabawy, zajawki wszystko. No i jedną z tych rzeczy było, był rap. No i on mi puścił ten rap. Nie pamiętam, która to była piosenka dokładnie, ale to mogła być tylko jedna z trzech grup. Więc to było albo Randy MC, albo Beastie Boys, albo Fed Boys. No i on mi to puścił. Dla mnie to było coś no, niesamowitego. No, jakbym w ogóle pierwszy raz w życiu usłyszał muzykę, bo ja do tamtej pory w ogóle nie słuchałem i nie lubiłem muzyki. Okay. Dlatego, że muzyka wokół mnie była gówniana e, i grano coś, co po prostu mnie dołowało, i nie wiedziałem, dlaczego ludzie słuchają e, tych okropnych dźwięków. Okay. E, zdarzało mi się bardzo rzadko. Złapać jakiś moment w jednej piosence, który potrafiłem sobie na przykład 100 razy puszczać w kółko. Okay. Czyli w ogóle to były jakieś pierwsze próby samplingu z mojej strony, okay. które nie, nie wiedziałem jak je w ogóle nazwać. Po prostu ja potrafiłem dostać jakiegoś przebicia na jeden motyw i ja wtedy po prostu nie mogłem przestać tego słuchać, ale takich motywów było mało, a wokół mnie było dużo polskiej muzyki rozrywkowej, która była w większości przypadków dla mnie smutna i nieciekawa. Ale były wyjątki. Jak się okazuje, te wyjątki gdzieś potem miały coś wspólnego na przykład z fankiem, więc w ogóle mi się podobała Niektóre numery z takiej płyty Maryli Rodowicz, sing, sing. I tam była piosenka na przykład sing, sing, miał koleżków, trzech. Tak spotkać na ulicy, to jest pech. De facto była to taka trochę, nawet bym powiedział, gangsterska płyta. E, Uliczno-gangsterska. E, taka o tutaj szemranych rzeczach i, i życiu gdzieś tam trochę w się w trochę w, w, w półświadku. E, no i więc pamiętam, ten moment to był taki moment, to było jakbym całe życie czekał na taką muzykę, była ona niesamowita i w ogóle i tyle. A żeby coś mieć z nią wspólnego, to raczej... Dużo później o tym myślałem. No, właśnie, ty chciałeś być raperem, czy, czy w tobie od zawsze była jakaś taka iskra biznesmena, że tak powiem? Od czego zacząłeś? Najpierw napisałeś swój pierwszy kawałek, czy najpierw napisałeś biznesplan? Ja zawsze chciałem być biznesmenem, mhm. dlatego że po prostu. Jak byłem dzieckiem, to chciałem być milionerem, ale mi się wydawało, że jest po prostu taki zawód milioner. Bo wiedziałem, <laughs> że coś trzeba robić. I nie mogłem zrozumieć, dlaczego ktoś wybiera zawód strażak. jak Przecież milioner może kupić sobie straż pożarną, to chyba lepiej być milionerem. Ma to no, dużo ale, sensu. <laughs> ale nie, nie rozumiałem tego tak e, mieli, mieli inni moi koledzy. E, Natomiast e, jeśli chodzi o. E, poczekaj bo się zgubiłem, zrobiłem dygresję i co, co mówiłeś? Czy, 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 czy najpierw chciałeś A, być raperem czy biznesmenem? E, Rapperem. E, na pewno biznesmenem. Natomiast e, e, raperem to jakby, no, nawet. Tak, w stu procentach się teraz nie czuję. Po prostu ja lubię robić muzykę. E, najlepszy jestem jakby w byciu... E, um. Doradcą, producentem wykonawczym i pomysłodawcą wielu rzeczy, ale lubię też ją wykonywać, lubię sobie porapować i, i lubię robić muzę. Teraz w ogóle wydajemy płytę Forever Young i myślę, że to będzie taka w ogóle pierwszy raz sytuacja, gdzie w pełni wydajemy album, do którego w pełni się przyłożymy. Czyli zrobimy porządnie teledyski, tak naprawdę mamy cały na to plan, zobaczymy, jak się to spodoba słuchaczom, muzyka, już większość jest tworzona, jestem z niej bardzo zadowolony. Natomiast ja rozróżniam pewne sytuacje jakby czynnie zajmowania się danym zawodem, a jakby robieniem sobie tego, tak, to wiesz, możesz być gitarzystą o wiele lepszym niż jakiś zawodowiec, ale ty nie jesteś zawodowcem. A bycie zawodowcem też jakby zmienia pewien, pewne podejście do muzyki, jakby to jest troszeczkę inaczej wszystko. E, więc e, to Keith Richards kiedyś pisał, że jak pojechali pierwszy raz do Stanów, to ono zjeżdżając różne e, małe miejscowości spotykał ludzi, którzy o niebo lepiej grali na gitarze od niego, natomiast oni e, nie byli Keithem Richardsem. <laughs> nie wymyślili już piosenek, nie stworzyli tej całej postaci barwnej, kolorowej, e, bo w muzyce, jak we wszystkim, to no, nie chodzi tylko o muzykę, też chodzi o to wszystko. To jest show business, czyli pierwsze słowo to show. No, mm. tak na e, samym początku i końcu e, chodzi o to, żeby słuchacza, odbiorcę po prostu w jakiś sposób zabawić. Czasami na wesoło, a czasami nawet na smutno, ale jednak e, po prostu sprawić, żeby się dobrze bawił. Więc jeżeli na przykład ktoś. Nie wiem, średnio śpiewa, ale przychodzi cała masa y, ludzi i się bawi. No to też on spełnia tą funkcję, tak. Jak mówiłeś o tym, że, że, że bardziej się czułeś jakoś, jako ta osoba, która jest pomysłodawcą, prokurentem jakichś tam różnych rzeczy, tak. to pierwsza osoba, która mi przyszła na myśl, to e, chciałem Cię porównać do Rika Rubina, polskiej Rik Rubin. Wiesz co? Myślę, że jest to zajmuje. dobre porównanie, Aha. tylko odejmując to no niestety to, że no, ja nie mam e, takich e, e, jakby na koncie sukcesów jak on, więc e, no, tu trzeba, że tak powiem, mierzyć siły na zamiary w tym porównaniu, no facet wiesz, brał udział przy, nie wiem, Beastie Boys, przy Eminemie, przy jakimś chyba Slayerze, Metalice, Adele, tak. Red Hot czyli Peppers, Bóg wie, z kurna, Jay-Z, nie wiem, czy jeszcze z jakimiś młodymi wykonawcami rapu, on nie siedzi, może mniej, a może nie, no Rozstrzał tego, przy jakich projektach brał udział ten człowiek, jest gigantyczna. Na pewno nie mam jego pozycji i estymy tej osoby. No tutaj wiesz, jest inaczej trochę. Natomiast y, oglądając trochę sobie jego podcasty i wywiady z nim, mam wrażenie, że w studiu robiłem dokładnie to, co. Okej. Okay. No. Okay. I uważam, że jestem w tym bardzo dobry jestem w tym zawodowcem i więcej osób powinno korzystać z moich zdolności, natomiast ludzie są aroganccy i myślą, że zrobią wszystko sami i nie potrzebują winiego. To głupota czysta. Z tego poletka twojej działalności zapraszamy oczywiście wszystkich do kontaktu z winim w takim razie, jeżeli chcecie zrobić muzykę. Przykujcie worek pieniędzy i Dokładnie. nad płytami. Dokładnie. To, to, to z tego poletka, o którym mówimy teraz, czyli te, te można spójcić mówiąc producent wykonawczy, tak? E, e, konkretnego gdzieś tam zakresu artystycznego. To z, z jakiego dzieła jesteś swojego najbardziej dumny dzisiaj? Uf. Wiesz co, na pewno cała wytwórnia 100% była jakimś wydarzeniem. E, wydarzeniem takim. E, e, na tym myśmy trochę zmienili zasady gry, więc jakby klipy, które tam powstawały i w ogóle jakby podejście do artysty, czyli też takie, że e, były sytuacje, że ktoś przynosił całą płytę i w ogóle puh, to fajnie. Były też materiały, na których myśmy pracowali jakby od zera w grupie ludzi, czyli e, wtedy jeszcze w ogóle to było niezrozumiałe, bo to się e, były te ten e, polski hip-hop był nasiągnięty tą całą masą debilizmów i właściwie de facto kłamstw. Pod koniec to się okazało, że e, to znaczy kłamstw. Może źle, że pewne rzeczy nie do końca moim zdaniem zdały egzamin, na pewne zdały, ale było takie podejście, że raper to powinien tylko napisać swój tekst i wszystko wymyślić i on jest w ogóle wielkim artystą i generalnie myśmy nie mieli na przykład sytuacji, że pisaliśmy teksty komuś, ale na przykład siedzieliśmy w ileś osób i myśleliśmy, o czym ta piosenka ma być i na przykład ktoś powiedział, czasami ja, czasami ktoś inny, słuchaj, a gdybyś na przykład użył takiego i takiego słowa w tym wzrocie, o, to jest niezły pomysł. I więc pod tym względem do tej pory tak się nie działo, To po prostu siedziały chłopaki, zrobili swoje piosenki gdzieś zanieśli jeszcze na samym początku jakiś głupek, który w ogóle nie miał o tym dlatego pojęcia. Powiedział, no to dobrze, myśląc, to gówno się sprzeda w kojejku. i I to tyle. Myśmy chyba wprowadzili pierwszy taki schemat pracy grupowej nad czymś i poświęcenie dzieła, że, że się pracowało nad nim w ileś osób. I to było dosyć nowe na naszym rynku. No to Może spróbuję do, do, do ogółu tak, czy Ja przejść. byłem ten dumny, wiesz, też wyrażałem różne moje opinie, że może w ogóle nie trzeba było robić tej wytwórni, tylko e, docisnąć firmę ubraniową i na pewno z punktu widzenia e, gdzieś e, finansowego to by było dużo lepsze podejście. Natomiast no, to jakiś, wiesz co, dopisało rozdział w moim życiu e, taki, że mogę powiedzieć, że na jakiejś e, jednej rzeczy też znam się się więcej, no Uważasz, że dzisiaj na przykład zrobienie wytwórni byłoby łatwiejsze niż wtedy, kiedy to robiłeś 100%? To jest bardziej podatny grunt? No raczej bym powiedział, że nie, że jest trudniej. Po pierwsze, konkurencja jest dużo większa, trzeba się dużo więcej postarać. No, e, wiesz, pierwsze klipy, które byśmy kręcili na tamten czas były super. Niektóre do dzisiaj są niezłe, ale też niektóre już, wiesz, nie znają e, tej próby czasu, prawda? E, poza tym... No, dzisiaj te pieniądze to jest z nimi różnie, ale też jesteś w stanie zrobić całą masę świetnych rzeczy, które kiedyś kosztowałyby potworne pieniądze. Dzisiaj są to, powiedzmy, animacje, a nie efekty specjalne. Mhm. Natomiast yy, yy, nie, dzisiaj jest dosyć ciężko. Dzisiaj jest też w ogóle takie rozbicie. Bardzo mocne na to, czym wytwórnia ma się zajmować. To znaczy, to rozbicie chodzi o to, że tych wątków pojawia się bardzo dużo, i artysta jest w stanie skorzystać z bardzo różnych rzeczy, które dowozi taki twór, powiedzmy, jak wytwórnia. Tutaj pozwolę sobie sprawdźcie szkolenie winiego.pl. Gadam o tym 11 godzin na przemian też z profesjonalistami. Natomiast Hey, wiesz, kiedyś bardziej często był taki model, że przychodziłeś do wytwórni i po prostu oni wydawali płytę, czyli jakoś tam się dogadywali, czy jest ten materiał i tak dalej. No potem trzeba było ten materiał stworzyć i trzeba było go wypromować. Dzisiaj możesz wziąć dystrybucję, ale możesz wziąć część dystrybucji. Możesz wziąć dystrybucję na przykład, nie wiem, analogową sobie przez e, firmę X na przykład, ale już sobie stwierdzisz, że stream to sobie w ogóle e, Walniesz samemu, albo podepnie cię kolega tak. do tych. A na przykład poza Empikiem, to ty będziesz sprzedawał tylko i wyłącznie na swojej stronie. Możesz albo tak, albo siak, albo w ogóle nie będziesz sprzedawał do sklepów typu Empik, albo będziesz sprzedawał tylko u siebie i nie wiem, w jakimś jednym sklepiku, który wskazałeś. Poza tym, co oni robią, czy się zajmują kiedyś, było takie też pojęcie jeszcze parę lat temu marketing 360. 60 chyba się tak, nazywa. tak, tak. No, no to, że sośnialami ci zarządzali, ale oni nie byli do końca Twoją wytwórnią, de facto chyba z takiego podejścia, nie wiem czy 2020 nie powstało, oni się trochę gdzieś zajmowali takimi rzeczami, bardzo mocno się to porozbiło. porozbijało i tych punktów z którymi można współpracować z kimś, a który można sobie delegować nie wiem, do siebie samego, do swojego kolegi albo do swojej cioci czy kogokolwiek innego jest bardzo dużo, więc mm -hmm. jest to mm -hmm. bardzo skomplikowane zajęcie. Tak, no. A wydaje mi się, że teraz tendencją, która coraz bardziej zyskuje na popularności jest właśnie ten self-release, czyli że artyści idą właśnie na swoje. Wiesz co, ten self-release to jest takie trochę w niektórych przypadkach mi się wydaje, że takie Pół self-release albo ćwierć self-release, czyli oni właśnie idą do wytwórni e, albo do tak zwanego dystrybutora, biorą nawet pieniądze, e, zaliczki, mhm. e, ale na przykład teledyski coś już sobie zrobią sami. No bo de facto dużo tych wytwórni e, dać pieniądze, a przy klipie tak ci pomoże, albo ci mniej pomoże, e, albo ci trochę nawet przeszkodzi, to znaczy, że coś zrobią, ale się nie przyłożą. Też wszystko oczywiście zależy od takiego czegoś jak wasza pozycja negocjacyjna, teraz mówię do przyszłych artystów, czyli jeżeli na przykład wy macie ileś klipów, co wrzuciliście sami, i one mają potworne wyświetlenia i macie w ogóle dużo wyświetleń albo jakieś duże sociale, tak się pojawia taki podmiot jak wytwórnia, to jesteście w stanie chcieć od nich dużo więcej. Również na przykład to, że tak, no to proszę bardzo, to przedstawcie mi pomysł na moją płytę, jakie byście zrobili klipy, poproszę zobaczyć scenariusze, jakie macie pomysły na współpracę i tak dalej, i tak dalej. I powiedzieć, zobaczyć, czy jak powiedzieli, że to będzie w środę, to czy to będzie w środę, czy na przykład będzie w czwartek danie dupy, nie było w środę, a mówiliście, że w środę, to już wiecie, czy ci ludzie umieją dowozić, czy nie. Mm -hmm. Potem, jak są responsywni, czy jesteście z kimś w kontakcie, czy on, powiedzmy, nie odbierze, ale zaraz odzwoni, czy nagle nie ma ludzi po tydzień. Natomiast powiem Wam tak, no niestety tutaj rzeczy są proste. Jak jesteście ważni, to ta responsywność i to dowożenie będzie raczej dosyć istotne. Jak jesteście nieważni w danym momencie, to będzie spotkacie się z ignorowaniem, z was w dupie, i tak I to w większości miejsc tak będzie. Niestety, no to są kwestie też machiny trochę korporacyjnej i a to są i tego też wszystkiego. kwestie zwykłej kultury ludzi po prostu. No też tak. Wiele osób w tym biznesie nie ma zwykłej kultury i nie umie, ja to mówię teraz tak trochę cierpko i z własnych doświadczeń, ale niestety ugadywanie się na jakąś rzecz, a potem nie odbieranie telefonu i brak kontaktu jest w tej branży standardem. Z wyjątkiem jest, jak ktoś się inaczej zachowuje. Dla mnie to jest też brak kultury. Jeżeli komuś na coś się z kimś umawiasz, to po prostu miej tą kulturę, żeby oddzwonić i być w tym kontakcie. Jeżeli jest. Nie, no to też powiedzieć normalnie, słuchaj, nie. Nawet jeżeli było wcześniej tak, i nagle, no po prostu, no kurwa, jakaś rozmowa. No. Pewnie, no to, to dotknęliśmy teraz tematu, e, którym płynnie przejdę do kolejnego wątku, który chciałem poruszyć e, czyli piąty element hip-hopu, obsuwy e, i to wszystko. I, i, I tą rzecz już trochę poruszyliśmy przy tym, jak wspominałeś o sposobie pracy w studiu e, to znaczy, pracy nad muzyką bardziej grupowej. E, Jakie cechy Twoim zdaniem powinien posiadać raper? Albo taki archetyp rapera, który Ty masz stworzony gdzieś tam w głowie przez swoje doświadczenia i muzykę, której, której słuchałeś, i, i zdanie, które sobie o tej muzyce wyrobiłeś, to co charakteryzuje dobrego rapera Twoim zdaniem? Albo charakteryzowało kiedyś, albo charakteryzuje dzisiaj, czy to się w ogóle zmieniło na przestrzeni lat? Wiesz co? Dzisiaj jest to pojęcie bardzo szerokie, i właściwie e, dzisiaj. Raperami są też ludzie, którzy mają mało wspólnego na przykład z samą kulturą, albo w ogóle są z jakichś takich środowisk, i teraz to mi nie chodzi o, nie wiem, zasobność portfela rodziców, czy tylko, że po prostu, nie wiem, przyleźli nagle, jak na przykład YouTuberzy różni, tak? No teraz kurwa tam, nie wiem, trzeba zrobić w końcu płytę rapową. Mm -hmm. No i kto to tam robi te płyty te rapowe tam? Taki tam, ktoś tam, słyszałem, że pisze teksty, a tutaj ten to nagrywa to, a on ma dużo wyświetleń, czy ma dużo mam wyświetleń? No to dobrze, to chodźmy tam i tam zróbmy i niech napiszą i potem coś innego. No to są, czy to jest w ogóle rap? Nie wiem, trochę jest, trochę nie jest. Natomiast... To są różne, cała masa cech, no ale też ostatnio ktoś z Frostim gadałem i on też powiedział, ja robię taki normalny po prostu rap, uliczny rap, a nie tam jakieś kurna wymysły jakichś białasków. Rozumiem, o co mu w ogóle chodziło. I jakby ktoś może powiedzieć, że to jest jakieś aroganckie. Tak, no bo są też takie różne dziwadła, które są wokół hip-hopu i one są bardziej dziwaczne, mniej. Czasami to ja bywałem trochę takim dziwadłem, ale myślę, że mimo wszystko jednak mocno osadzony jednak w esencji tej kultury. Natomiast cechy. No dobrze, słuchaj, no powinien mieć przede wszystkim wyczucie rytmu dobre i, i dalej nad nim ćwiczyć, je ćwiczyć, tak? No e, taki, nie wiem, Eminem rapuje dzisiaj dużo lepiej niż rapował 20 lat temu. Można dyskutować nad tym, że się piosenki lubi bardziej, ale on dalej się nauczył jeszcze lepiej rapować. Mm -hmm. e, w, w głos jest moim zdaniem dosyć istotną rzeczą, chociaż w dzisiejszych czasach też to może e, już, może za chwilę w ogóle nie będzie miało to znaczenia, no bo można używać głosu, jakie chcesz. Y -y -y. Więc, e, ja jednak, mimo wszystko, jestem fanem e, dobrych tekstów, aczkolwiek dobre teksty. To nie znaczy, że on ma mi, nie wiem, o fizyce kwantowej opowiadać albo jakieś mądrości, tylko właśnie chodzi o to, żeby... Czasami one mogą być prostackie, a być dobre. No, jest wiele szkół pisania. Fajnie by było, żeby również raper był dobrym wykonawcą. Mhm. Też to się zmieniło, jest y, dużo raperów, i to nie tylko dzisiaj, to 20 lat temu też było, że grało się z playbacku i po prostu, jak to się mówi, hajpowało się swoje numery, no, natomiast ja na przykład doceniam, no robi na mnie wrażenie, byłem na iluś koncertach e, polskich, e, nie wiem... Czy... Paluch na przykład grał koncert i na pieprza cały koncert bez hypemana. Okay. No kurna, come on. Nieźle. Rzadko spotykamy się. Chłop pali szlugi i tak dalej i ten, i umie pierdzielnąć te wszystkie swoje piosenki, no to powiem Ci, trzeba mieć kondyche, trzeba mieć to wyćwiczone, trzeba też dużo się poświęcić temu. No więc yy, uważam, że pewien rodzaj arogancji też jest cechą rapera. Mhm. Więc y, y, można by było stworzyć taki, y, pewien ideał rapera, takiego trochę klasycznego, i tam w tym byłaby y, ta arogancja, bezczelność, y, pewność siebie, które one też mogą być dozowane w pewnych miejscach, czyli tam, gdzie jest przedział na rap. To nie znaczy, że musi być chamski, nie wiem, dla portiera w hotelu, y, mm -hmm. y, ale y, jeśli chodzi o tą scenę, o to, gdzie jest jego miejsce, y, to lubię tych takich. Hardych raperów. Uważam, że fajnie jest, jeszcze jak to jest prawdziwe. Poprzez prawdziwość rozumiem nie to, że każde jedno słowo, że jak rapuje, że jechał czerwonym Porsche, to nie mógł jechać naprawdę zielonym. Mhm. Tylko chodzi o to, że porusza się w pewnych estetyce. Która do tej osoby pasuje, tak? Czyli to... taka autentyczność, tak? Tak, tak, ale no. chodzi o to, wiesz, to, to jest tam wielka gadka o tym, czym nie wiem, na przykład jacyś uliczni czy gangsterscy raperzy powinni być. Nie zawsze oni muszą być od A do Z gangsterami, czy nie wiem, wiesz, od... przybijać ilość godzin wystanych w klatce. Mm -hmm. Natomiast jednak. To powinno być gdzieś środowisko, z którym oni mają na tyle są blisko, że mogą o nim gadać, te obserwacje mieć i to nie są jakieś z palca wyssane rzeczy. Mm -hmm. Dzisiaj tak się rozmawia trochę o Drillu, nie? E, czyli gatunku, który de facto no, powstał w, w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na Chicago. E, początki to lata tam 2010 11 czyli pierwsze albumy Chief Keyfa, który potem e, Drill wyemigrował do UK i spotkał tam Roadman. Prawda? I tam się zaczęło to, że treściowo drill, taki prawdziwy, powiedzmy ten korowy, dotyka właśnie takich tematów bardzo ulicznych, gangsterskich, to znaczy wyciągam nóż i latam po ośce, mniej więcej w ten sposób. Natomiast kiedy już przeniósł się z, tych, z, z Wielkiej Brytanii do Polski i ludzie zaczęli robić drill w Polsce, to znaczy piosenki na drillowych bitach bardziej, to ci obrońcy i piewcy prawdziwego drillu zaczęli się burzyć, że to nie jest drill i ci ludzie nie powinni tego robić, bo drill to jest o tym, że wsadza się kosem między żebra. E, wiesz co? No i tutaj są pewne punkty, gdzie bym się z czymś zgodził, z czymś nie. Jeśli chodzi o samą muzykę, no to umówmy się, no to e, słuchaj, masz robić, do jakiego bitu chcesz muzykę i nikt ci nie powinien pierdolić, przecież, nie wiem, do cholery jasnej nie wiem, podział e, tego hi-heta, e, wiesz, nie, nie może ci narzucać tematyki, którą poruszasz. Chciałbym też zauważyć, już wiele razy to mówiłem, powiem jeszcze raz, że e, hi Drillowy jest hejchetem z jazzu w ogóle, z bardzo dawna. No, po tak chodziły hejchety w jazzie. Więc, ale mówiąc na siebie, drilowiec, no to. Powinno zdawać sobie to sprawę, że ktoś inny, jak tak mówi o sobie, to mówi o sobie w kontekście jednak muzyki gdzieś gangsterskiej, bardzo ulicznej, ale w pojęciu, bo przecież ulica też jest różna, to ulica to nie jest tylko chodzenie z nożem albo sprzedawanie narkotyków. Ja uważam, że rap prawie zawsze jest uliczny, a ta ulica jest bardzo różna i chodzą po niej różne osoby poprzez. Słowo, że muzyka jest uliczna, ja rozumiem to, że jest blisko człowieka, że nie jest nie wiadomo, jak on realiona. i <laughs> mówi o przepraszam, o ludzkich potrzebach, o ludzkich radościach i o ludzkich e, zmartwieniach. Natomiast e, Nazywanie siebie takim drillowcem korowym, tak, moim zdaniem, się z takim czymś wiąże. Natomiast zrobienie muzyki w estetyce tego podziału, no to bez przesady. To są dwie różne rzeczy. Ja sam bardzo lubię ten podział i sobie to używam. Nie uważam się za żadnego gangstera. No, tak samo było kiedyś z trapem. No, ja miałem kiedyś rozmowę z, tutaj z jakimś artystą, e, który mówił o sobie właśnie, że traper. Ja mówiłem, że no, w moim pojęciu nie jesteś żadnym traper. Mm -hmm. Po prostu e, trap house to jest melina i muzyka trapowa to jest muzyka meliniarska. E, tutaj akurat ja robiłem trochę meliniarskiej muzyki, e, <śm> e, natomiast no, jakieś tam takie... Czyste przyśpiewki do dziewczyny to nie jest żadna trapowa, meliniarska muzyka, i to, że tak się ułożyły hejchety, to są tylko ułożone hejchety. Więc zamykając, uważam, że z muzycznych patentów można, nawet należy korzystać wszelkich, i to nieważne, czy ten hejchet wynalazł taki czy śmaki osobnik, muzyka się powinna mieszać. Natomiast y, warto wiedzieć, że pewne gatunki już tak czysto nazwane, tak dotyczą. Pewnych zachowań i poruszania pewnych tematyk, i należy z tym uważać, ponieważ niektórzy ludzie w imię tego przelali krew i przelali ją naprawdę. Czy to dobrze, czy źle. W większości przypadków źle, ale jest to faktem. Jeżeli ludzie przelewają krew, a potem się chce wchodzić w ich buty, nie ponosząc konsekwencji tego noszenia tych butów, no to nie trzeba się dziwić, że czasami kogoś to może wkurzyć. Jasne, prawda. No tutaj mówimy trochę już o ekstremach, ale mi się przypomniała jeszcze jedna, się przypomniała, przyszła mi do głowy jedna taka jeszcze rzecz, gdzie to jest prawdą, bo to ma zastosowanie tak naprawdę ten, ten, ten schemat myślowy w różnych rzeczach, nie tylko w muzyce, jeżeli chodzi o gatunkowość, ale także w subkulturach na przykład. Eee, czyli kiedyś, jeżeli widziało się kogoś w koszulce trashera, to trzeba było do niego podejść i powiedzieć z rupoli, bo jak nie zrobisz, to nie zasługujesz na to, żeby tą koszulkę nosić. Słuchaj, no ja już bym się wyluzował z takimi pierdołami. Tak. Eee, słuchaj, umówmy się. Ja też wiesz co, nikogo bym nie upluwał, jak powie, że jest gwiazdą trapu, a gówno ma z trapem wspólnego. Nie no, chcę tak powie, co mnie to ten, to może gdybym ja przelewał tą krew i łzy, to może by mnie to bardziej bolało. Natomiast mm. poza tym jest, jestem starszy, więc jakby słuchaj, w ogóle rzeczy, które mi jakoś osobiście nie przeszkadzają, staram się, żeby mi jakoś więcej nie dotykały, bo po cholerę mi to. No. No to jest mm -hmm. jakby mm -hmm. jakaś tam mądrość, która płynie z wieku, i myślę, że y, chociaż tyle mi jej przybyło. Y, więc y, nie spinałbym się i na pewno nie krzyczałbym ja do osoby, która nie jeździła na desce, żeby robiła olić, cokolwiek robiła. Y, natomiast y, no tak, jest to firma, magazyn typowo skateboardowy, natomiast dla tego magazynu to dobrze, niech noszą wszystkie dzieciaki te t-shirty, to przynajmniej magazyn czy ta firma wokół tego zarobi więcej pieniędzy, Pewnie. super, no niech noszą. Chciałem wrócić do tego, jak wymieniałeś te cechy rapera i powiedziałeś w pewnym momencie, że moglibyśmy sobie stworzyć taką postać, taki archetyp idealnego rapera. Czy Twoim zdaniem istnieli, albo jeżeli byli bliscy temu, to jacy raperzy idealni? No, słuchaj, tutaj będę troszeczkę, że tak powiem, głosem swojego wieku, uh -huh. więc jednak się odniosę pewnie do tych starszych raperów i, a myślę, że jest pewnie teraz masa młodych ludzi, których ja po prostu niektórych znam, a niektórych nie. Jesteśmy właśnie w tych czasach, gdzie. Ciężko, nie wiem, znać wszystkich raperów, wiesz co, z Polski, a co dopiero nie wiem, z Ameryki, z Niemiec, mówię jeszcze skąd. E, więc chciałbym powiedzieć, że takich raperów świetnych jest e, cała masa na świecie. Mm. Ostatnio takiego małolata, kurde, czekaj, aż muszę normalnie sprawdzić, bo zaczynam go promować teraz. E, i e, wyczaiłem takiego gnojka, nie wiem czy on jest ze Stanów, czy skąd on jest, chyba jest ze Stanów jednak mhm. e, i, no i jest biały w ogóle, nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Teraz M już chyba nie, bo już może. nie, ale jakby y, 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 mówię o tym w takim znaczeniu, że y, gdzieś bym mógł powiedzieć, że chyba on... Troszeczkę y, lubię Minema na przykład. Y, poczekaj aż... Y, no, koło. <laughs> Jest, dobra. Czekaj, jak ten gnojek się nazywał? Token, on się nazywa. Token, token. token hip hop ma taki ten, ma takie coś na, takie konto na Instagramie. Token hip hop, sprawdźcie sobie tego, gnojka, ja pierdolę, na pierdola, strasznie. E, natomiast dobra, te cechy, no to tak, już tak lecimy. E, kto, no nie wiem, dla mnie na przykład e, Redman i e, ten i Eminem na pewno byli takimi raperami, e, więc tak, dobry wokal. E, przez dobry wokal rozumiem wokal Har Charakterystyczny. Wiele ludzi dobry wokal utożsamia z niskim wokalem, a ja wcale tak nie uważam. Uważam, że niskie wokale też potrafią być gówniane. Znaczy, po prostu mi się nie podobają. Natomiast Eminem ma na przykład wysoki i uważam, że jego wokal jest niesamowity. <laughs> Potem. Yy, jakaś prawdziwość, jakby styl, który pasuje do tej osoby, yy, czyli w tematyki, które porusza rodzaj, rodzaj bezczelności, yy, pisanie samo, czyli na ile ktoś jest yy, jakby yy, yy, no genialny w swoich tekstach, tak? Potem flow, no to jest dla mnie super ważna rzecz mm -hmm. w ogóle i, i to, żeby miał swój własny flow. Teraz odkryłem też wiele takich rzeczy, bo była taka gdzieś jakby narracja, że młodsi wykonawcy mniej mają tych flow własnych. Myślę, że ta narracja jest Prawdziwa, bo jest trudniej mieć w ogóle własne oryginalne Właśnie. flow dzisiaj, bo po prostu już naprawdę tych melody jak flow jest niczym innym jak pewnym rodzajem akcentowania, więc pewnego rodzaju melodią, no, mm -hmm. więc jest na pewno trudniej, aczkolwiek dalej się da jeszcze wymyślić coś nowego. Natomiast, no, to Redman, Eminem mają bardzo specyficzne swoje flowy, chociaż na przykład Gdzieś tam jest taki jeden rodzaj zaciągnięcia, który na przykład Eminem ma od Masta Ace'a. Ma troszeczkę inaczej go zrobione, ale e, jak on kiedyś powiedział, że bardzo się jarał Masta Ace'em, to gdzieś dotarło do mnie, że e, faktycznie tam coś było podobnego. Mm -hmm. e, e, no co na przykład bitewność? No to na przykład Redman za dużo to on się nie bił. Miał chyba jednego Disa na. Paris Smitha, ale chyba bez żadnej odpowiedzi i generalnie to był chyba jakiś wygłup. Raczej nie jest jakimś specjalnie bitewnym raperem. Eminem jest bitewnym raperem jak cholera, więc naprawdę umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu i ładowania się w takie rzeczy też gdzieś jest tą cechą. Styl ogólnie jakiś muzyczny, mhm. który moim zdaniem może ewoluować, na przykład e, Kanye West e, e, No stop ma różne płyty, ale coś jakby jest wspólnego na tych płytach, on, on sam, no nie? Nie wiem, jeszcze pewnie coś tam można by było wymienić. No właśnie, jakbyś miał wskazać takiego jednego gołta, w ogóle byłbyś w stanie powiedzieć, najlepszy raper wszechczasów to no, dalej bym powiedział, że niestety, no nudy, ale eminem. eminem. No, ale jakby ja wcale. Yy, ja wolę chyba bardziej piosenki Redwena, no nie, okay. osobiście, no, ale yy, wiesz co, no, tam jest naprawdę bardzo dużo yy, takich punktów, które ciężko było yy, przebić. Mm -hmm. Po pierwsze, jak zapytasz. Topowych raperów, czy to ze Stanów, czy z różnych miejsc. No teraz, młodzi to pewnie już yy, tak nie będą mówili, ale takich, którzy mają jakiś dorobek, to każdy ci wymieni siebie, nie wiem, Bigiego, kogoś tam i Eminema pewnie też wymienią w tej pierwszej dziesiątce. Mm -hmm. yy, więc to jest na przykład yy, ta rzecz. No i co? No i jakby w ogóle. Stary gościu wszedł na rynek po tym, jak był cały niesmak po Vanilli Ice, gdzie właściwie naprawdę ciężko było e, być e, białym raperem. Dzisiaj, e, tak jak sobie powiedzieliśmy, ty powiedziałeś przed chwilą, nawet nie ma to wielkiego chyba znaczenia, czy ty jesteś biały, czy jaki ty jesteś. Mm -hmm, mm -hmm. E, natomiast e, wtedy to miało cholerne znaczenie. Ja pamiętam taki pierwszy koncert, który oglądałem z Nowego Jorku klubowy. Był on jeden biały. I sami czarnoskórzy goście. Stary, nie widziało się takiego czegoś. Rozumiesz? W ogóle jak jakiś białas się pojawiał, to zazwyczaj grał dla innych białasków i tyle. A ten gość miał czarną publikę. To miało znaczenie. To, to nie można powiedzieć ten. to była wtedy. To naprawdę była ich muzyka jeszcze, bo dzisiaj uważam, że hip-hop po prostu należy do wszystkich i jest gigantyczny na całym świecie. Ale wtedy w Stanach jeszcze nie było tych wykonawców wiele, więc naprawdę on musiał być ileś razy lepszy, żeby. Zostać zaakceptowanym. Do tego, gościu, z mordą umówmy się ofiary, a nie żadnego twardziela. Mhm. Jak miałeś takich kolesi z House of Pain, to jakie, jakie oni mieli twarze? Oni wyglądali na wiesz, takich, co tam wezmą swoich kolegów z irlandzkiego pubu, jak będzie trzeba, to się pójdą po napierdalać. No, on tak. nie wyglądał na takiego. Wyglądał na takiego, co mógł go raz w pyski, się wywróci. I okazało się, że taki, yy, że tak powiem, niepozorny białasek nagle po prostu. Jak łapie za ten mikrofon, to morduje, no nie w tym pozytywnym znaczeniu morderstwa, czyli po prostu rozpieprza ludziom głowy. Też był on straszną rewolucją. Bo w tamtym momencie, jak w ogóle on rapował jak totalnie inaczej niż wszyscy, on podejmował tematyki zupełnie inne i poziom jego ekshibicjonizmu i tego keep it real był niepojęty. Wtedy te keep it real się sprowadzało w dużej mierze do opowiadania, jaki jesteś zajebisty i... Ukrywania wszystkich swoich chujowości. Natomiast on potrafił te swoje słabości eksponować w taki sposób, że nagle one stawały się jego siłą. To było wyjątkowe. On zrobił wielką rewolucję. No, spójny artysta. I rzemie rzemieślnik też, nie? Bardzo dużo rzeczy, o których powiedziałeś, e, moim zdaniem, ma związek nie tyle z samym artyzmem, który gdzieś tam utożsamiam, mimo wszystko z, z czuciem, z, z przelewaniem emocji i pokazywaniem tych emocji e, i z jakąś taką b, b, sferą wyżej niż to, co jest po prostu na papierze, prawda? Czy, czy na pięciolinii. E, więc jakby artyzm utożsamiam z, z czymś więcej, a dla mnie Eminem jest po prostu najlepszym na świecie rzemieślnikiem. To znaczy, te wszystkie cechy, czyli nikt nie nawinie tak jak on, nikt się nie rozwinie tak jak on, nikt nie popłynie szybciej, co bardzo możliwe, że jest prawdą. Należą jednak do tej sfery właśnie bardziej chałupniczej, rzemieślniczej, a nie do tej artystycznej. Nie wiem, czy z tym się zgodzisz. I taki nie zależy, co przez to rozumiesz. No ja go uważam za artystę pełnym, pełną gębą, natomiast jakby rzemieślniczo oczywiście, że przez rzemiosło uważam te dopracowywanie rzemiosła. Natomiast powiem ci tak, ja nie wiem, czy ja w życiu spotkałem geniusza, ale spotkałem wiele wybitnych osób i powiem ci, że u tych wybitnych osób, na przykład przy muzyce, to ich geniusz nie polegał na tym, że oni w jakiś nieprawdopodobnie jak lepszy sposób robią pewne rzeczy. Oczywiście ktoś jest... Dużo bardziej muzykalne, jak to się jest dużo mniej. Ale generalnie one polegały na zajobie nad tą muzą mm -hmm. i e, producenci, których znam, których uważam za super, oni, jak usiądą przy produkcji, to nagle w którymś momencie jakby ich wyłączyło, ich nie ma. Oni siedzą i to napierdalają, oni wiesz, mogą zapomnieć e, o potrzebach fizjologicznych, e, więc e, to jest ten taki poziom zwariowania. I jak czytałem o takich ludziach wybitnych w danych dziedzinach, to zazwyczaj nieprawdopodobna praca się jest tym tworzywem spójnym gdzieś o Kubicy, pamiętam jak koledzy, mu, koledzy mówili, że o, jak padało i wszyscy szli do domu, to on dalej trenował. Mm -hmm. Nie wiem, czy o Lewandowskim też takiego koledzy nie mówili mm -hmm. i właśnie taki Eminem, jak gdzieś tam trochę o nim czytałem, to też on po prostu rapował więcej. Inni nie wiem, szli już palić jointa, on rapował tak, i on prac... strasznie dużo pracował, więc to jest ten jakiś tam warsztat, żebiosłup. Pewnie, pewnie, pewnie. Wszystkich wykonawców, w ogóle, których dzisiaj wymieniłeś, dodamy do naszej playlisty na Spotify. Ona będzie w opisie do tego filmu, więc też zapraszamy. 50 lat hip-hopu w tubie, bodajże tak nazywa się ta playlista. A skoro 50 lat hip-hopu i skoro, skoro urodziny, jakby nie patrzeć, jubileusz, to może jakieś życzenia. Gdybyśmy mieli spersonifikować teraz hip-hop. I miałbyś mu złożyć życzenia na kolejne 50 lat, co byś powiedział? Spersyfikować hip-hop i. I złożyć mu życzenia urodzinowe, no? P Powiedziałbym, że niech ma się dalej tak dobrze, jak się ma. No. Hip-hop ma się świetnie na całej masie różnych pól, od tego, że był jakby muzyką, o której mówiono, że to się zaraz skończy. Tak. E... Mhm ignorowaną przez masowe e, media od dużych korporacji, które nie chciały mieć z nim nic wspólnego po... E, nie wiem, radia i nagrody i tak dalej. Do tego momentu, gdzie każdy chce się w jego gdzieś tam blasku ogrzać, ale też ma bardzo wiele wymiarów, i te wszystkie wymiary mają się świetnie, bo świetnie się mają. YouTuberzy, którzy sobie postanowili, że muszą odwalić płytę i dzisiaj oprzeć się gdzieś tam o hip-hop i mogą z tym mieć mniej albo więcej wspólnego. Jak również powiem Ci, że wiesz co, taki korzenny hip-hop też ma się super. Będzie pewnie w tym roku kolejne lecie JWP, pewnie przyjdzie tam e, tysiąc albo nie wiem, tysiąc coś ludzi, e, tam będą. Ludzie w moim wieku, ale zobaczycie, że tam będą też młodzi, bo na przykład ta, że tak powiem, organizacja zrzesza różne pokolenia. Będą tam i rajterzy, i ludzie co tańczą, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten hip -hop na różnych poziomach ma się bardzo dobrze i bardzo się rozwijanie się dalej rozwija. I tego moim zdaniem też mogę życzyć Tobie w takim razie wini. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki, pięknie. Pozdrawiam wszystkich. Essa.